Pierwsza przepowiednia. Powrót do chrześcijańskich wartości. Andrzej Bobola, jezuita, męczennik, święty Kościoła katolickiego, był znany ze swoich mistycznych wizji i proroczych objawień. Jedna z jego najbardziej znanych przepowiedni dotyczyła przyszłości chrześcijaństwa w Polsce i na świecie. W czasach, gdy kultura i religia stawały się polem licznych sporów, święty Andrzej miał wizję, w której widział powrót do tradycyjnych chrześcijańskich wartości jako jedyną drogę do prawdziwego odrodzenia duchowego i moralnego społeczeństwa. Historyczne tło. Święty Andrzej Bobola żył w XVII wieku, w czasach wojen religijnych, konfliktów narodowych i społecznych. Jego życie było świadectwem poświęcenia dla wiary, co czyniło jego słowa szczególnie mocnymi i znaczącymi. Omawiana przepowiednia była odpowiedzią na pytania i wątpliwości wiernych dotyczące przyszłości chrześcijaństwa w obliczu nasilających się ataków na Kościół i jego wartości. Treść przepowiedni. Według przekazu świętego Andrzeja nadchodzą czasy wielkich prób i wyzwań dla chrześcijaństwa. Jednakże w swojej wizji widział on również nadzieję i odrodzenie. Przepowiednia głosiła: nadejdą czasy, gdy wiara chrześcijańska zostanie poddana próbie, jakiej jeszcze nie widziano. Kościoły będą stały puste, a serca ludzi staną się zatwardziałe i pełne wątpliwości. Lecz w tej ciemności zajaśnieje światło prawdy. Pojawią się ludzie niezłomnej wiary, którzy swoją miłością i przykładem przyciągną innych do Boga. Powrót do wartości chrześcijańskich będzie jedyną drogą do prawdziwego pokoju i odnowy moralnej. W tym trudnym czasie ci, którzy pozostaną wierni Chrystusowi, będą niczym latarnie morskie w sztormie, prowadząc zagubionych ku bezpiecznym wodom. Interpretacja przepowiedni. Przepowiednie świętego Andrzeja Boboli można interpretować na wiele sposobów. Przede wszystkim jest to wezwanie do wiernych, aby nie poddawali się trudnościom i nie tracili nadziei w obliczu wyzwań. Święty Andrzej wskazuje, że nawet w najtrudniejszych czasach powrót do korzeni wiary, do wartości chrześcijańskich, jest możliwy i konieczny. Tylko dzięki temu możliwe będzie duchowe i moralne odrodzenie społeczeństwa. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak kryzys wartości, wszechobecny materializm czy sekularyzacja, słowa świętego Andrzeja Boboli przypominają nam, jak ważne jest trzymanie się fundamentalnych wartości i wiary. To one mogą stać się fundamentem dla budowy lepszego, bardziej sprawiedliwego i moralnie zdrowego społeczeństwa. Współczesne ruchy odnowy duchowej i społecznej często odwołują się do wartości chrześcijańskich jako fundamentu swoich działań. Przykłady takich inicjatyw można znaleźć w działalności różnych organizacji charytatywnych, ruchów społecznych i kościelnych, które promują miłość bliźniego, sprawiedliwość społeczną i moralne wartości w życiu publicznym. Przepowiednia świętego Andrzeja Boboli o powrocie do wartości chrześcijańskich jest przesłaniem nadziei i przypomnieniem o sile wiary. W obliczu trudności i wyzwań, jakie stawia przed nami współczesny świat, jego słowa przypominają nam, że tylko poprzez powrót do korzeni i trwanie w wierze możemy znaleźć prawdziwy pokój i odnowę moralną. Druga przepowiednia. Zjednoczenie narodów pod znakiem wiary. Kolejna przepowiednia świętego Andrzeja Boboli dotyczyła zjednoczenia narodów. W swoich wizjach widział on, że tylko poprzez wspólne wartości i wiarę możliwe będzie prawdziwe zjednoczenie ludzi różnych kultur i narodowości. Święty Andrzej Bobola działał w czasach, gdy Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielokulturowym i wieloreligijnym. Wewnętrzne konflikty i zewnętrzne zagrożenia były na porządku dziennym. W takiej rzeczywistości jego przesłanie o zjednoczeniu narodów pod znakiem wiary miało szczególne znaczenie. Treść przepowiedni. Przepowiednia mówiła o przyszłości, w której narody zjednoczą się wokół wspólnych wartości chrześcijańskich. Nadejdą czasy, gdy granice narodów będą kwestionowane, a ludy podzielone. Jednak w tej wielości i różnorodności pojawi się nowa jedność. Będzie to jedność serc i umysłów, zbudowana na fundamencie wiary w Chrystusa. Pod znakiem wiary zjednoczą się narody, które do tej pory były sobie wrogie. Wspólne wartości i duchowa jedność
pozwolą na przezwyciężenie dawnych podziałów i stworzenie nowej wspólnoty. Interpretacja przepowiedni. Przepowiednie świętego Andrzeja Boboli można interpretować jako wizję przyszłości, w której ludzkość pokonuje podziały narodowe i religijne dzięki wspólnym wartościom chrześcijańskim. Jest to wezwanie do budowania mostów zamiast murów, do szukania wspólnoty w wierze, która przekracza granice geograficzne i kulturowe. Aktualność przepowiedni. W dzisiejszym świecie, który często jest podzielony konfliktami narodowymi, etnicznymi i religijnymi, przesłanie świętego Andrzeja Boboli jest niezwykle aktualne. W obliczu globalnych wyzwań, takich jak migracje, kryzysy humanitarne czy terroryzm, jedność oparta na wspólnych wartościach moralnych i duchowych jest kluczowa. Przykłady współczesnych inicjatyw na rzecz zjednoczenia narodów można znaleźć w działalności różnych organizacji międzynarodowych, ruchów ekumenicznych i inicjatyw międzyreligijnych. Wspólne działania na rzecz pokoju, sprawiedliwości społecznej i ochrony praw człowieka często odwołują się do uniwersalnych wartości, które mają swoje korzenie w tradycji chrześcijańskiej. Przepowiednia świętego Andrzeja Boboli o zjednoczeniu narodów pod znakiem wiary jest przesłaniem nadziei i zachętą do budowania mostów między ludźmi różnych kultur i religii. W obliczu współczesnych wyzwań jego słowa przypominają nam, że tylko poprzez wspólne wartości i duchową jedność możemy stworzyć lepszy i bardziej sprawiedliwy świat. Trzecia przepowiednia. Zwycięstwo wiary nad złem. Trzecia przepowiednia świętego Andrzeja Boboli dotyczyła ostatecznego zwycięstwa wiary nad złem. W swoich wizjach święty Andrzej widział przyszłość, w której siły zła zostaną pokonane przez moc wiary i miłości.